Dzisiaj na boisko wyszedłeś jako kapitan. Jak się czułeś? No, na pewno jest to fajne wyróżnienie i oczywiście po meczu mnie to bardzo cieszy, że też przeszliśmy tą kolejną rundę i niełatwe warunki tak naprawdę. Nie da się na to przygotować, jak to wyglądało pod względem warunków boiskowych i fajnie, bo to był taki typowy mecz, żeby po prostu to przepchnąć i przejść na następną rundę. No właśnie Zagłębie postawiło ciężkie warunki, nieduże Murawa, to jeszcze przeciwnik taki mocno zmobilizowany. No jasne, na pewno te pierwsze gdzieś tam 20 minut mieliśmy słabe i to w tym nawet średnim, wysokim pressingu i nie wiedzieliśmy jak ich ukąsić w ogóle. Potem się to fajnie rozwinęło, mieliśmy kilka sytuacji dobrych i fajnie, bo mamy to zwycięstwo tak naprawdę. Jak nie strzeliłeś tej bramki w pierwszej połowie? Sam nie wiem. No brakuje mi na pewno tej bramki w tym sezonie pierwszej i lekko to odczuwam. Jak tego nie strzeliłem, no nie wiem, no na pewno chciałem to dać po boku, gdzieś ona mi poszła na środek i będę szukał okazji w meczach ligowych teraz. Jest ktoś, z kim chciałbyś teraz zagrać? Piast przeszedł na przykład? Piast na przykład. Stalowa Wola przeszła? Tak. No to Stalowa Wola. Fajnie byłoby tam wrócić na meczyk i zobaczyć ten stadion, znaczy, który... Przepraszam, Stalowa Wola z Gubinem odpadła. Odpadła? Okej. Okay. No to Stalowa Wola to nie. No to może ten Piast. Ja musiałbym się tam zorientować, kto tam poprzechodził, bo jeszcze grają na pewno. I zobaczymy, będziemy na pewno, znowu zrobimy tablicę w szatni, będziemy sobie lekkie obstawianko zrobimy, kogo tam możemy trafić w następnej rundzie.